Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Okiem Żeuskiej, a pozdrawiam tych, co warto. Szanowni Państwo, dzisiaj ostro, bez znieczulenia i dynamicznie, żeby nie było, że nie uprzedzałam. Chcę jeszcze nawiązać i rzec słowo na temat składanych mi tu od czasu do czasu w komentarzach patriotycznych ofert od patriotów oburzonych, pałających świętym ogniem, a jakże, którzy myślą, że z idiotką mają do czynienia i że ja się dam podpuścić, że jakieś pozwy na Morawieckiego, etc. Co wy uważacie, że ja w tej sytuacji, jaka jest, sama na siebie złożę donos, żeby się mną zajęli? A jak mnie pobiją na Rakowieckiej, to wy, patrioci, którzy przychodzicie do mnie z takimi ofertami, świeczkę za mnie zapalicie? Pierdolcie się. Teraz już nie ma żadnych wątpliwości. I nie nabiorę się na gadanie, że o, pani jest prawnikiem, to niech pani zrobi, bo pani wie. No właśnie, ja wiem, kto jest podpuszczaczem i podpierdalaczem. Konsekwencja będzie taka, że będzie zbanowany, będę mieć na to oko. A kto jest na tyle głupi, że mówi to poważnie, też będzie zbanowany, bo już to już jest taki stopień uszkodzenia umysłowego, że już jest nie do uratowania. Jeśli ktoś poważnie wyskakuje z taką ofertą, to już jest nie do uratowania, powtarzam. Więc niech odejdzie w pokoju, niech sam zrobi. Nie zrobi, właśnie. A dlaczego nie zrobi, skoro jest przekonany? Tylko mnie tu myśli, że będzie podpuszczać. Na kogo? Na figuranta, gdzie jest, jak już mówiłam, 15 albo więcej na jego miejsce, to jest raz. I do kogo? Do kogo te pozwy na Morawieckiego et consortes? Do tych sądów, które są? Do widzenia Państwu. Wszystkiego dobrego. Nie dajmy się podpuszczać, ja na pewno nie dam się podpuszczać. I zawsze będę reagować na próby podpuszczania krótko i po męsku. Do usłyszenia. Suplement, proszę Państwa. Na dwa razy pojedziemy z tym koksem. Wy wszyscy, turbopatrioci, którzy mi tu składacie oferty pozwów na Morawieckiego et consortes, etc. Czemu sami tego nie zrobicie, jak jesteście przekonani? A czemu mi składacie takie oferty, a nie skorzystacie z prawa naturalnego, z czerwonej pieczątki, z numerów DECCY, SREC, już nie pamiętam, o co się awanturowaliście. Zawsze, że to jest skuteczne i że to działa. Weźcie swoje akty urodzenia i zróbcie porządek z panem Morawieckim i resztą, no. No przecież zaręczacie, że to działa, awanturujecie się o to, wyzywacie, to czemu mi składacie? Mi systemowemu prawnikowi? Co za sprzeczność, co za niespójność, a może hipokryzja? No jak te wasze akty urodzenia takie skuteczne i cały świat przed tym drży, władcy świata przed tym drżą, no to proszę, akt urodzenia do ręki i proszę na Morawieckiego. Kupa śmiechu. Kupa wariatów. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek jest krótki, bo nie chcę tego przedłużać. Bo to jest właściwie Dzień Żałoby Narodowej. Z tym mamy do czynienia, no. I to są dorośli ludzie, którzy już powinni mieć doświadczenie życiowe doświadczenie i przynajmniej zacząć myśleć. Zobaczcie, co wyprawiają. Proszę Państwa, dzieci w piaskownicy lepiej się zachowują. Oni chcą system obalać. Nie da rady, nic z tego. Toniemy coraz bardziej i będziemy tonąć, bo patrioci idioci topią nas w równym stopniu jak pisowscy, bolszewiccy durnie, którzy uważają, że rząd im daje kasę, bo kasa rośnie na drzewach. Równie szkodliwe zjawisko społeczne, szanowni Państwo. I niestety, musimy się tu obwąchać, musimy tu baczyć, kto prowokuje, banować i tyle, i po prostu rozmawiać z ludźmi rozsądnymi, żeby sobie nawzajem udzielać rozsądnego wsparcia, nie wychylając głowy ponad linię okopu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bardzo proszę, kliknijcie też dzwoneczek, aby na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych nagraniach na kanale Okiem Żeuskiej. Jeśli uznacie, że treści warte są odsłuchiwania, jeśli się Wam podoba, proszę rozsyłajcie również i promujcie wśród swoich znajomych. Niech nas będzie jak najwięcej. Serdecznie pozdrawiam, ku chwale ojczyzny i mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś Polskę wolną, szczęśliwą i bogatą. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.